Cześć wszystkim! Na Upłonie 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Zwiedzamy dalej krwawe piaski. Szukamy tutaj tego druida, któremu mieliśmy przynieść dziecko na ofiarę. I zobaczymy, czy uda nam się jakoś z nim dogadać. Esencja wewnętrzna, aby pożywić ciało, esencja zewnętrzna, by je wzmocnić. Okej. Okay. Cokolwiek mówicie. Tutaj coś na pewno jest ukrytego. Okej. Okay. Pewno im się nie spodoba, że coś takiego moglibyśmy rabować. Ale to co nas to obchodzi? Okej. Okay. Tak lepiej. Nie możemy rozbroić. To może później zobaczymy. Co my tu mamy? Świadectwo krwi. Włącznie dla mnich. Obrażenia na ranę plus 2%. Okej. Okay. Oraz butelka barwy wojennej. Okej. Okay. Cokolwiek mówią. Jaki to jest poziom w ogóle pułapki? Nie pisze? Gdzieś powinno chyba pisać, ale... Okej, okay, dobra, nie pisze. Dobra. Nieważne. Petent, pieśniarka, pieśniarz. To jest ten? Jest arcydruid. Z nim może później pogadamy. My do jakiegoś Wady? Do jakiejś druidki Wady musieliśmy się zgłosić? Zobaczymy. Okej. Więcej pieśniarzy. Strażnik. Nic ciekawego. Przejdźmy się jeszcze tutaj w takim razie. O, strażniczka Worda. Do niej mieliśmy się zgłosić. Dobra? Pogadajmy. Witamy w krwawych piaskach. Bardzo rzadko się zdarza, że Bestremor postawił stopę w tych jaskiniach. Zastanawiam się, co cię to sprowadza. Czym się tutaj zajmujesz? Sprzedaję i przechowuję pewne towary dla zachowania naszego bractwa. Składam też niektóre spośród naszych rytualnych ofiar. Coś jeszcze? Jak działają te ofiary? Jak każdy wartościowy rytuał, jest to zbyt skomplikowane, abym mogła to szczegółowo wyjaśnić. Trzeba doprowadzić do skrzepnięcia esencji danej osoby, związać ją z ich krwią, następnie umieścić w pojemniku lub nośniku. Powiedzmy o krwawych piaskach. Zdrowe, krwawe miejsce Eirglanfad, miejsce, do którego niektórzy przybywają, aby oddać esencję z powrotem swemu ludowi. Miejsce, w którym niektórzy szukają szlachetnej ucieczki od swoich utrapień. Dziedzictwo budowniczych pozostawionych plemionom to nie tylko Adra i kamień, ale także poczucie wspólnoty. To także tutaj przychodzą Glanfantanie, aby poświęcić to, co jest dla nich najcenniejsze, nawet własne życie, w celu zachowania tego poczucia. Okej. Okay. Coś masz na sprzedaż? Nie. Wygląda na to, że nie zbierzemy od niej po prostu tak esencji. Dobra. To pogadajmy jeszcze z tym najwyższym kapłanem. Może on będzie również miał dla nas jakieś zadania, skoro już tu jesteśmy. Ładna siekierka. So shall your essence. Your life's energy shall feed the soil, and your soul's energy shall enrich the community. This is by your own choosing, supplicant.
Tak, głos elfa jest wysoki, ale spokojny. Krasnolud chwyta obiema rękami siekierkę i nosi ją nad głową. Bierze zamach i wbija ostrze w piersi elfa. To wyższy temu mokry odgłos. Krew wypływa z rany, a ofiara krzyczy przeraźliwie. Dlatego właśnie przykładam różdżkę nad ostrze. Pomimo wcześniejszych ustaleń, elf rzuca się, wyginając tułów, podczas gdy jego ręce i nogi przytwierdzone są do kamiennego stołu. Tymczasem krasnolud rozkłada szeroko ręce i pozwala, by krew tryskała na jego szaty. Gdy elf milknie i przestaje ruszać, krasnolud wyciąga z jego ciała siekierę i wyciera ją rąbkiem swojej szaty. Okej. Okay. Bardzo ładne, miejscowe tradycje. Witaj, Estramor. Kim jesteś? I am the archdruid of the Ethic Knoll. For centuries it has been my duty to guide our rituals and guard our knowledge. It is work that requires a certain resilience, but it is not without its benefits. Zamordowałeś tu kogoś. Twoje prostackie zasady moralne tu nie obowiązują, Estramor. To nie miało nic wspólnego z morderstwem. To zasada, to fundament wszelkiej mocy. Poświęcenie czegoś wartościowego powoduje uwolnienie energii. Energii, które przekierować mogą ci, którzy wiedzą, jak to zrobić. Wszystkie ludy to praktykują, niezależnie od tego, czy się do tego przyznają, czy nie. Bierzemy plony ziemi i mięso bestii, aby żyć. Wyciskamy z siebie krwawy pot, żeby uzyskać to, na czym zależy. Brzmi to brutalnie. Świat jest brutalny. Nic się nie zyska, zamykając na to oczy. Lepiej przyjąć to do wiadomości i wykorzystywać we własnym interesie. Zachęcam cię do spaceru po naszym przybytku i do rozmów z suplikantami. Wiele można się nauczyć, wiedząc, do jakich wyrzeczeń gotowi są inni dla wyższego celu. Być może sam rozważysz nawet złożenie ofiary. Nie wszystkie nasze ofiary są krwawe, ale te właśnie są najpotężniejsze. Powiedz mi o Ethoi Knoll. Jesteśmy zakonem druidów istniejącym w bliźniaczych wiązach od czasu Engwintan. Nasi założyciele przybyli z Białej Marchi w poszukiwaniu miejsca, w którym mogliby praktykować naszą wiarę spokoju, taką jaka jest. W przeciwieństwie do większości glanfantańskich braci poszukujemy odpowiedzi w otaczającym nas świecie, a nie w naukach bogów. Wierzymy, że każdy przejaw życia ma moc i że ta moc może zostać uwolniona i poprowadzona. Nie jesteśmy, jak niektórzy sugerują, szaleńcami, nie mordercami. Wszystkie nasze rytuały odprawiane są na ochotnikach z zastosowaniem metod sprawdzonych i udoskonalonych przez stulecia. Pozwala to nam wytwarzać barwy wojenne, za które się nas szanuje, o ile nie kocha. Czym są barwy wojenne? To specjalna maść, wiążąca surową esencję z noszącym barwy. Pozwala uzyskać niezwykłą przewagę w walce i sprawia, że jesteśmy nieodzowni dla plemion. Niezależnie od tego, co mówią o nas i naszych praktykach, niemal wszyscy kiedyś skorzystali z tego specyfiku. To zaiste fascynujące, jak nawet najsilniejsze obiekcje mogą osłabnąć pod wpływem okoliczności. Chcę wiedzieć więcej o składaniu ofiar. Wierzymy jedynie, że poświęcając coś cennego, energię ofiary można skierować gdzieś indziej. Praktykuje się to na całym świecie. Jeżeli chcesz zaorać pole, wypłynąć statkiem lub pojechać wozem, musisz zużyć energię. Jednak największy rozgłos przynosi nam składanie życia w ofierze. Jest to najpotężniejsza forma poświęcenia, ponieważ uwalnia największą ilość energii. Wydobywamy z esencji całej duszy czystą moc, która jest w stanie wzmocnić ciało, chronić duszę, a także przedłużyć życie. Chciałbym kupić barwy wojenne. Nie jestem sprzedawcą, porozmawiaj ze strażniką Wrydą. Jest gdzieś w pobliżu. Czym się różnicie od owadów z złocistego gaju? Złocisty gaj. Pamiętam dzień, w którym Erona wymyśliła tę nazwę. Wiesz, kiedyś było tak samo zielony, jak i cała reszta lasu. Jest między nami więcej podobieństw, niż by chcieli. Wszyscy wierzymy w zdobywanie mocy bez
uciekanie się do obosiecznej pomocy bogów. Oni karmią się iluzją czystego aktu twórczego, coś z niczego. Pozostają ślepi na fakt, że każda forma życia, od najprostszego smoka, po najcieńsze ściubło trawy wymaga śmierci, a cel najwyższej wagi wymaga największej ofiary. Niektóre ofiary są najzwyczajniej zbyt kosztowne. Wielu przyzna ci rację, tak jak wielu przychodzi z jednego żywota do drugiego, przeżywając określoną liczbę lat i nie osiągając absolutnie nic. Dobra, to wszystko, co chciałem wiedzieć. Dobra, podziękujemy mu. I dobra, wiecie co? Aktywujemy tą drugą. Ta. Okej, co my tu mamy? Butelka barwy wojennej. Że weźmy to do ekwipunku, nie do skrzyni. Oraz pas sunącej fali. Raz na potyczkę, powalenie. Okej. Brzmi spoko. Właśnie nie obrazili. Tak. Czego oko nie widziało, tego serce nie czuje. Dobra, dzień wypłaty najemników. Spoko. Niech biorą kasę. Dobra, zobaczmy ten pas. Komu moglibyśmy go dać? Powalenie raz na potyczkę. No, może paladynowi mogłoby się przydać. Ad plus 3. Tak, bo to trzeba użyć w walce w zwarciu, więc... Więc dawanie to postaciom, które nie walczą często w zwarciu, nie ma sensu. Okej, okay, to może dajmy to paladynowi. A może niech kapłan weźmie otrzymywane leczenie. On też czasami... Sporo otrzymuje obrażeń, co może się przydać. Okej? Dobra, nie udało nam się nic tutaj załatwić bezboleśnie, więc po prostu wyjdźmy. No i dobra. Wychodzi na to, że będziemy musieli zamordować tego Simoka. Albo wrócić tutaj, jak będę miał 19... 19... stanowczości. Tak, słyszałem. Chcesz o tym porozmawiać? Przynajmniej jedna z was usłyszała dobre nowiny. Prawda, Isilmero? Póki ktoś go nie zaciuka. Okej, może... Nie jest taka zła. Overstocked tunics, burnt toast, Rawatai sherry. Those are not that bad. Having a stranger pop in and out of your head at will? It's unpleasant, I assure you. Jeszcze się nie przyzwyczaił do tego? Dobra strona jest taka, że mam mnóstwo czasu, żeby nauczyć się, jak sobie z nią poradzić. Chcesz czy nie, ona jest częścią ciebie i może być źródłem siły, jeśli nauczysz się z nią współpracować. Nawet kiedy to mówi, widać w nim wewnętrzny konflikt. Mięśnie jego twarzy spinają się, a skóra mu drży. Oczy wywracają mu się do tyłu, odsłaniając z białka. Na czele pojawia się błyszcząca kropla potu. Po kilku sekundach wzdycha i spogląda na ciebie. To było łatwiejsze, niż się spodziewałem.
Wydaje mi się, że w głębi serca miałem nadzieję znaleźć jakieś rozwiązanie. Kiedy byłem dzieckiem, zawsze sądziłem, że matka wróci z jakimś tajemniczym lekarstwem, albo że mój ojciec, nieświadom niczego, zdoła ją jakoś odesłać, tak jak ją sprowadził. Nie mogę udawać. Przez lata mojego szkolenia miałem nadzieję, że któryś z instruktorów będzie miał w grymuarze jakieś rozwiązanie. Kiedy dołączyłem do Bractwa Owianego Klucza, wierzyłem i miałem nadzieję, że będąc wiernym sługą, uzyskam przychylność kogoś w bractwie, kto zdoła mi pomóc. Nawet kiedy poznałem Ciebie i zdołałem sobie sprawę z Twoich niezwykłych zdolności, miałem nadzieję, że zdołasz dosięgnąć mojej duszy tak, jak sięgasz innych. Szukałem kogoś, kto rozwiąże mój problem, ale teraz rozumiem, że sam muszę się z nim zmierzyć. Tak właśnie ma być. Szukasz odpowiedzi gdzieś indziej, a znajdujesz je w sobie. Nie wiem, co miały na myśli. There were no power guiding us in this life and shepherding us to the next. Oznaczałoby to, że Iselmyra to po prostu szczęśliwy wypadek, za którego nie możesz nikogo winić. Okej, powinniśmy ruszać. Ta, dobra. Mam nadzieję, że to pomoże Lotowi w jego problemie. Dobra, wracając do naszego problemu. Ciekawe, czy Liras również się na nas obrazi. Jak zaatakujemy. Stawmy się jakoś w obronnej pozycji. Okej. Może tak bardziej. Okej, zapiszmy. Może ty wyjdź tutaj, żebym widział Lirasa. Chcę tylko zobaczyć, jaka będzie jego reakcja, kiedy zaatakujemy Simoka. Mam pytania dotyczące zadania, które mi zleciłeś. Powinienem cię za to zabić. Otoczony przez moich najlepszych wojowników, to byłoby bardzo nierozsądne. Okej. Okej, czy przybyliśmy tak daleko drogę tylko, żeby wikłać się mostkową politykę? Nie możemy tego zrobić, widzący. Przybyliśmy tutaj, żeby ratować dzieci. Przyszłość się nie obarza. Nie będę stać u twojego boku, jeżeli poważysz się na ten obrzmiały czyn. Okej. Oto eliksir, o który prosiłeś. To trucizna. Okej. I raz się nie obraził. Było trochę dziwne, gdybyśmy również niego musieli zabić. Okej, dobra. Mamy Simoka, mamy Stelgara. Mamy mnóstwo zabijania do zrobienia. Okej, podejdź tutaj. Masz już włączonego obrońca, więc to ci się przyda. I dobra, od czego chcemy zacząć? Chyba zaczniemy standardowo od zbroi. Tak rzucę. Alot, ty zacznij strzelać. Ty bij w niego, strzel do niego. A z tobą zaraz się zastanowię, co z tobą będziemy robić. Że najpierw na początku zaczniemy strzelać. Okej. Tutaj staniesz. Eder, spróbujesz ich wszystkich odeprzeć. Okej. Rzuciłeś zbroję, fajnie. Teraz jakiś dodatkowy pewnie by się przydał. Dużo się rzuciło na paladyna. Redukcja obrażeń 9, nie tak dużo. Co możemy rzucić?
Możemy krzyk od razu rzucić, więc chyba tak zrobimy. Wrasimok. A ty, Alot. Chyba będziemy... Chyba tutaj rzucimy jakąś ładną kulę ognia. O tak. Dobra. Okej, okay, dobra. Usłyszałem, że ona... jej nie działa to, więc może... zmieni broń i zacznie tutaj kogoś sztyletować. Ty... może jakiś psalm rzucisz? Kolumna świętego... Odbicie plus 25 plus 45 sekund. Okej, okay, to się przyda. To chyba większość nas będzie atakować w zwarciu. Okay, chciałbym też Edera złapać. Ale chyba to nie będzie takie łatwe. Dobra, Eder, mam nadzieję, że Eder sobie poradzi. Chociaż... czy wolę Edera złapać, czy Paladyna? Chyba Edera, bo on ma mniejsze odbicie. W takim razie mam nadzieję, że Paladyn sobie poradzi. Okej. Okay. To możesz się ruszyć. Dobra, ty walczysz tutaj, ładnie ich blokujesz. Czy ciebie coś przerwało? Chyba tak. Okej, okay, ona chyba nie może się poruszyć. Okej, okay, jakaś chyba tutaj chmura jest. Okej, okay, Silok już padnie, padł prawie. No to fajnie. Dobra, ty się zatrzymaj. Spróbuj jeszcze raz rzucić tą kulę ognia. Okej. Okay. Nie rzuci jednak jej. Nie jest poza zasięgiem. Coś to nas tu miota jak szatan. Jakieś wybuchy. Okej, okay, dobra. Spróbuj go podpalić. Dobra, czy ty rzuciłeś? Zakręcie rzuciłeś. Możesz rzucić święconą ziemią. Tutaj musisz bliżej podejść. Okej, okay, jeden Stelgar się rzuci na nas zaraz. Czy on nie może umrzeć teraz? Chyba wygląda na to, że nie. Okej, okay, spróbujmy rzucić się na tego Stelgara. W takim razie naładować trochę... moc jej. Okej. Okay. Okej, już mamy święconą ziemię od niej, więc nie będziemy drugi raz jej rzucać. Możemy jeszcze rzucić szybko błogosławieństwo. I zaraz weźmiemy się za jakieś bardziej sensowne. Jakieś mordobicie nim. Dobra, rzućmy tutaj kulę ognia. Ty strzelaj w tego Stelgara. Simok chyba jest na razie nie do zabicia, więc na razie zostawmy go. Okej. Tak, szał jeszcze przez pół sekundy będzie miał. Okej, to może już w takim razie tego Stelgara. Dobra, ona strzeliła, mocno sobie naładowała. Okej, okay, Simok się zregenerował pod koniec szału. To chyba nie najfajniej. Okej, okay, ale przejęliśmy władzę nad jednym z tych wojowników, co to nam troszkę pomoże. Eder tutaj bez problemu bierze wszystkich na japę, więc niech dalej tak robi. A my bijmy się może z Simokiem. Dobra, niech będzie. Rzucimy teraz lance. Okej, dobra, ona musi teraz uciekać. Zakrycie Saunem. Ty bij w Simoka. Okej. Spróbuj się do niego zakraść. Dobra,
Zabijmy jeszcze tego Stelgara w takim razie. Simokon otrzymuje obrażenia? Chyba tak. Okej. Okay. Użyjmy tutaj magicznego ataku. Potrzebujesz jeszcze trochę. Okej, dobra, ona padła. Nie wiem, czy Simok ją dobił, czy coś. Trudno. Okej. Okay. Może zajmiesz się tą przewodniczącą. Okej, okay, masz 42 naładowane, możesz go podpalić, podpalenie duszy na Simoka. Ty możesz tutaj strzelać, może kogoś zdominujesz. Okej. Okay. Paladyn sobie daje radę. Okej. Okay. Dało nam się kogoś przejąć? Nie, to chyba prześliczny kot. Dobra, mi się dalej tutaj. Okej, okay, dobra. Simok prawie pada. No właśnie, paladyn, możesz go przecież przewrócić. Chociaż pewnie ci się to nie uda. Okej, okay, ty się bijesz z tą przewodniczącą. Rozpróbuj ją dostrzelić. Okej, okay. Flankowali paladyna. Ale to już nie będzie problem, Simok padł, dobra. Okej, okay, możemy jeszcze raz uderzyć tutaj. Uderzenie magii. Gdzie Eder się podział? Tutaj jest. Spróbuj go powalić. Okej. Okay. Pomóż tutaj niezłomnemu. Chyba zaraz padnie. Może tą pieczeń rzuci. Okej. Okay. To mu powinno pomóc. Eder dalej ich tankuje, więc zostawmy go. Dobra. Ty wypaliłaś? Chyba tak. To może pomóż teraz z tym Stelgarem. Dobra, co możemy jeszcze zrobić? W sumie nic ciekawego. Po prostu dalej strzelajmy tutaj alotem. Ty rzucałeś coś chyba? Bo nie udało mu się rzucić. Tak, nie ma czujnej obecności. To niech rzuci to jeszcze raz. Tak, tutaj coś... Tak, jakieś zaklęcia są, które odrzucają. Okej, okay, jest już czujna obecność? Tak. To bij się dalej z nią. Ty strzelaj tutaj. Ty pomóż z tym Stelgarem. Tak, ładny strzał. Dobra. Teraz sporo... tak, mamy sporo mocy, możemy na coś ładnego zużyć. Detonacja? Nie, może użyjmy tego krzyku. On chyba dobrze działa. Dobra. Tutaj ogarnięte. Dobra, tobie już zeszło, to czuj na obecność? Chyba tak. No to paladyn niech nałoży na ciebie ręce. Mam nadzieję, że zdąży. Okej, okay, zdążył. Zdążyłeś powalenie? Tak, zużył. Okej, okay, możesz jeszcze drugiego oddechu użyć, bez problemu. Tak, oni tu jakieś wredne trucizny mają. One chyba nas tak masakrują. Okej. Okay. Sporo mocy, co możesz zrobić? W sumie niewiele, oni tak już zaraz padną. Okej,
Dobra. No to wszyscy na pomoc jej. A. Ksolini się ustawił, że nikt nie może mu pomóc nawet. Dobra. Okej. Okay. Pozamiatane. Czy dostaliśmy za to... Czy zakończyło to zadanie? Chyba tak. Krew z krwi. Tak, zamiast tego musiałem go zabić w walce. Całkowite doświadczenie za zadanie. Okej, okay, spoko. I dostaliśmy ostatnie dwa awanse na 11 poziom. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, okay, solidny kostur, znakomita siekiera, solidna buława, solidna szabla, solidne topory, duża tarcza. Okej, okay, to zobaczymy. Solidne tarcze, znakomity skórzany kaftan. Okej. Okay. Solidne kolczugi, solidny skórzany kaftan i trochę krapu. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Również solidne krapy, solidne topory, solidna duża tarcza, kolczuga i trochę więcej krapu. Okej. Okay. Zobaczmy, co to za tarcza. Znakomita jakość odbicie tarczą plus 8, zamiana 10% wprowadzonych przez wrogów krytyków na trafienia. Okej, okay, spoko. Nie wiem, kto by teraz u nas mógłby z tego korzystać. Lira spogląda ci w oczy i lekko kiwa głową. Tylko tyle masz do powiedzenia? Właśnie wymordowałem połowę twojego klanu. Twoje czyny cechuje cnotliwość. Ta. Właśnie... Wymordowałem połowę twojego klanu, potem ogrypiłem wzroki. Cnotliwość to moja główna zaleta. Okej, okay, dobra. Mamy jeszcze dwa awanse, którymi zajmujemy się w następnym odcinku. I chyba na razie tyle, co tu mamy do zrobienia w mieście. Więc udamy się w następnym odcinku do Północnej Głuszy i zaczniemy tam robić porządek. Okej, okay, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!